uczą, a po godzinach malują. Nauczyciele pokazali swoje artystyczne talenty, a efekty można oglądać na wystawie w Wojewódzkiej Bibliotece imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. To są nauczyciele różnych profesji, pracownicy administracyjni, którzy w wolnych chwilach jako pasję czas wypełniają, tworząc takie dzieła sztuki. Jury zebrało się i oceniło prace konkursowe w kategorii malarstwo, rysunek, grafika i fotografia. I tutaj mamy tą wystawę pokonkursową już. Każda praca ma swój wyraz, swoje piękno, jednak kunszt włożony w tą pracę, należy podziwiać to, że mają jeszcze ludzie czas po pracy swojej i taką pasję, którą mogą się podzielić i pokazać, co potrafią robić, prawda, oprócz nauczania.